Wniosek o przeprowadzenie pełnej rewizji działania Rady Dzielnicy Kośminek. I na przykład wniosek uzasadnia. Brakiem widocznych działań ze strony rad dzielnic z poprzednich kadencji na rzecz mieszkańców. Ten wniosek, wie Pani, nie jest jakby taki, że tak powiem, ostry, konkretny, bo brak widocznych działań ze strony rad dzielnic z poprzednich kadencji na rzecz mieszkańców, no to taki zarzut może postawić każdy. Tu jest następny wniosek, jest zaraz konkretny. Uniemożliwienie dostępu do pomieszczeń użytkowanych przez Radę Dzielnicy w celu zorganizowania statutowego spotkania tej komisji. Obserwuję to, że jest niska frekwencja wyborców w wyborach do Rady Dzielnicy. 6,8 to było bardzo nisko i w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej spotkałam bardzo wiele osób, a mówiłam nie tylko ja, nie korzystając z żadnych pośredników. Spotkałam bardzo wiele osób niezadowolonych ze sposobu funkcjonowania Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy powinna mieć artykuł, że ma takie i takie szanse działania, omijając jednostki dochodzeniowe takie jak policja i prokuratura. Takich możliwości Rada Dzielnicy w tej chwili nie ma. I na każdej nieprawidłowości, czy tam takie różne rzeczy, wkracza policja i prokuratura. A to jest uszczerbek dla Rady Dzielnic, dla Rady Miasta i dla Urzędu Miasta. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego wątku, który tutaj kolega Bartosz Marbuł powiedział. Ja tylko chciałbym sprecyzować, bo można by wysnuć taki wniosek, że to w opinii pani przewodniczącej Jadwigi Mach jako Miejskiej Komisji Wyborczej. No taka była jej decyzja, no, na podstawie, oczywiście na podstawie tego, co pani prawnik zrobiła. No właśnie to chciałem, żeby wybrzmiało, tak? Opinii bo była stosowna opinia prawna. I ja chcę powiedzieć, że po prostu jako Miejska Komisja Wyborcza faktycznie taki przypadek żeśmy rozważali i nie ukrywam, że tak samo byłem zbulwersowany jak i kolega Bartosz. Natomiast jeśli w opinii prawników jest jednoznacznie wskazane, że jako Miejska Komisja Wyborcza nie mamy takich uprawnień, no to przykro, no to niestety nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy pozmieniać, ale tu podkreślę, to nie chodziło już o opinię bezpośrednio pani przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, tylko chodziło o opinię prawną, którą żeśmy w tamtej materii uzyskali, bo to do tego wszystko zmierzało. Tutaj zarzuty, o których na przykład pani mówi, że są konflikty w Radzie, które polegają na tym, że pani ma inne zdanie co do przydziału środków celowych, pani ma inne zdanie do środków celowych. My jakby tutaj nie mamy jakby kompetencji decydować na co Rada Dzielnicy wydaje pieniądze. I akurat ja, jeśli chodzi o szkołę, może do tego, że jestem nauczycielem, ale zgadzam się, tu przyznaję się, uważam, że inwestycje w oświatę czy Rady Dzielnicy, czy Rady Miasta są najlepsze, co może miasto spotkać. I faktycznie mogę też podać, i ja jako radny, mogę podać inne zadania inwestycyjne, które realizuje miasto, ale z którymi ja się nie zgadzam i za nimi nie głosuję, ale ponieważ inne osoby głosują, to ja z nimi nie będę polemizował i się będę kłócił. Tylko po prostu przyjmuję do wiadomości, że jest określona większość, która jest za tym zadaniem inwestycyjnym, za udzielenie potrzeby tej instytucji, a nie innej. Nie wiemy dokładnie, bo panie mogły ustalić jakby cel, na co przeznaczymy pieniądze. Ale przykładowo w szkole, gdzie ja uczę, Rada Dzielnicy, wnioskowaliśmy do miasta, miasto naprawdę nie daje pieniędzy na rzeczówkę. Nie było jakiejś tam patelni w kuchni, nie było tego, tej kuchni jakiejś elektrycznej, ja nie wiem jak to się nazywa, ale to kosztuje 2 czy 3 tysiące. I Rada Dzielnicy dołożyła się do tego. I ja mam, jako nauczyciel, ja mam interes akurat w tym, żeby w kuchni były, żeby po prostu była jakaś kuchnia elektryczna, no nie przesadzajmy. Ja bym miał na przykład nie głosować, czy głosować, bo idzie na szkołę, na parkiet, czy tam na coś innego. No to, no bądźmy poważni, gdyby to szło na nagrodę do szkoły, proszę bardzo. A druga rzecz, którą chciałam dodać, to może kwoty, o których my tu w ogóle rozmawiamy, bo jeżeli chodzi o rozdysponowanie rezerwy celowej przez Radę Dzielnicy Kośminek w
tym roku z przeznaczeniem na szkoły, i tutaj mam na przedszkole jeden wniosek, to było łącznie 9,5 tysiąca. Przy rezerwie na poziomie 150 tysięcy. Natomiast w roku poprzednim, przy rezerwie na poziomie 129 tysięcy, to było 4 tysiące złotych. Więc nie jest to jakaś znacząca kwota, jeżeli chodzi o udział w całej puli rezerwy będącej do dyspozycji Rady Dzielnicy. Nie możemy powiedzieć, że na przykład Rada Dzielnicy źle wydaje te pieniądze, bo Rada Dzielnicy jest wybrana demokratycznie, ma prawo, jeśli stosuje pewne procedury, zachowuje te procedury, to ma prawo po prostu dysponować tą rezerwą celową na takie rzeczy, które uzna za stosowne. I też nie demonizujmy kwestii jakiegoś tam członka Rady Dzielnicy, bo on jest jeden, a Rada musi podejmować decyzje większością głosów. Więc a co do na przykład kwestii tych moralnych, typu, że ten się powinien wycofać, a tamten nie powinien. Proszę Państwa, no są gorsze rzeczy i to w Urzędzie Miasta, gdzie radni na przykład zatrudniają członków swoich rodzin w Urzędzie Miasta. I tutaj nie ma wielkiego krzyku na ten temat.